Pani Sołomija jako pierwsza z przewodników lwowskich zgłosiła się, by wziąć udział w inicjatywie Lwowskiego Biura Turystycznego, które wznowiło działalność. Teraz oprowadza wycieczki, tym samym pomagając finansowo ukraińskim żołnierzom. Powiedziałam, że swoje pieniądze zarobione na tych wycieczkach odprawię na wsparcie armii ukraińskiej, więc nawet niektórzy, którzy napisali, że nie mogą przyjść, ale proponują, że przeleją mi pieniędzy, żebym właśnie dołączyć się do tej akcji. W ten sposób lwowska branża turystyczna postanowiła wesprzeć walczącą Ukrainę i pokazać miasto swoim gościom. Podali takie hasło, że ci ludzie też chcieliby trochę odpocząć, którzy tak strasznie dużo przeżyli przed tym, prawda? I bardzo dużo przewodników robi takie bezpłatne wycieczki dla tych ludzi. To jest też swojego rodzaju taka terapia, tak? Dlatego, że ten czas jest ciężki dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy się znajdują bezpośrednio w strefie działań wojennych, ale dla wszystkich. Nawet w czasie wojny mieszkańcom miasta i jego licznym gościom potrzebna jest chwila normalności. To choć na chwilę oderwanie myśli od dramatów, które rozgrywają się w kraju.